Teren dawnej fabryki Silena w Świebodzicach zamieniony został w powstańczą Warszawę. To właśnie tutaj znany reżyser sławnej sali samobójców Jan Komasa kręcił zdjęcia do filmu Miasto 44. Film opowiada o grupie przyjaciół, którzy tworzą jeden z najodważniejszych powstańczych oddziałów. Stają się świadkami bohaterstwa, okrucieństwa i zbrodni. Uczą się miłości, poznają, czym jest nienawiść, otrzymują brutalną lekcję dojrzewania, a historia zweryfikuje ich marzenia. Film jest hołdem dla powstańców ich niebywałego bohaterstwa. Przygotowywany był przez 8 lat. Pisałem scenariusz przez tyle czasu, ale również spotykałem się z powstańcami. Trochę byłem wolontariuszem w Muzeum Powstania. Nawet mam tam swój pokój. Więc z całym tematem miałem okazję zapoznać się, na ile wnikliwie było to możliwe przez te 8 lat. No i dużo prób z aktorami przez ostatnie 3 lata, duże castingi rozbudowane bardzo, bardzo wiele zdjęć próbnych, na które na same te zdjęcia próbne wydaliśmy chyba paręset tysięcy złotych, więc no ogrom tutaj przedsięwzięcia i przygotowań. Zdjęcia do filmu realizowane były m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Walimiu, ale najtrudniejsze sceny batalistyczne kręcone były w naszym mieście. Jesteśmy w Świebodzicach i tutaj są kręcone właściwie dla nas najtrudniejsze sceny, jeśli chodzi o technikę, ponieważ mamy wybuchy, czołgi, goliaty, piaty, strzały, odstrzały, spłonki, niespłonki, krew latającą i wszystko, więc jednocześnie mamy w tym emocje, więc nakręcenie tego zajmuje strasznie dużo czasu i pochłania wiele dubli, trzeba to wszystko jeszcze raz zakładać, zdejmować i tak dalej. Są to najtrudniejsze dla nas sceny realizacyjne z całego filmu, ale tutaj też znaleźliśmy ten piękny obiekt, który mam właśnie za sobą. To jest 3,5 hektara generalnie ziemi, którą dla swoich celów filmowych mogliśmy zniszczyć, skruszyć, tak jak gdzieś tam chcieliśmy pod kadry, wybudować część kamienic, część fasad, zrobić tutaj kawałek miasta. Więc mamy tutaj takie miasteczko filmowe. Walka na planie była bardzo zacięta. Niemcy zaatakowali kamienicę, którą broniły oddziały naszych bohaterów, co oczywiście wiązało się z efektami pirotechnicznymi. Po konsultacjach z uczestnikami powstania reżyser stwierdził, że pod koniec, w tym okresie było więcej broni niż powstańców. Zupełnie odwrotna sytuacja niż na początku powstania. I tu właśnie mamy scenę obrony kamienicy, gdzie nasi bohaterowie, nie mając czasu na wymianę, na ładowanie magazynku, wymieniają po prostu leżącą broń. Przed natarciem Niemców bronią się. Teraz mamy przerwę. Do przerwy zrobiliśmy natarcie piechoty niemieckiej. Oczywiście poniosła ciężkie straty. Też się wiązało z efektami, czyli odpryski po ziemi na aktorach, statystach grających Niemców. Wybuchy granatów. No i po przerwie przechodzimy do dalszej kontynuacji tej sceny, czyli Niemcy wprowadzają działko, które przygniata naszych powstańców, ale dopiero zmusi ich do odwrotu czołg niemiecki. Jestem dowódcą czołgu Pantera, który będzie usiłował zdobyć barykadę i dom zajęty przez powstańców. Będzie trochę drastyczna scena, bo Niemcy przywiążą do pancerza czołgu ludność cywilną, żeby uniemożliwić odstrzał przez powstańców. Na planie filmu spotkaliśmy jednego z najbardziej doświadczonych kaskaderów pracujących w Polsce, Sylwestra Zawadzkiego. Uczestniczył on w takich superprodukcjach jak Piraci, Lista Schindlera, Gwiezdne Wojny, Nędznicy czy Pianista. Czy dużo w filmie jest scen kaskaderskich i czy są one trudne? No wie pani, każda scena kaskaderska jest trudną sceną. Nie wolno nawet łatwych scen lekceważyć. Natomiast jesteśmy tu bardzo dobrze przygotowani, bo mieliśmy taki obóz przejściowy aktorzy i kaskaderzy. I jakby znają całokształt tej pracy, którą tu wykonujemy. I nie jest ona już w tej chwili taka trudna. To jest, chodzi przede wszystkim o różnego rodzaju śmierci, czyli od postrzału, upadek był naturalny, rzeczywiście wiarygodny i to jest najważniejsze. A poza tym wszyscy aktorzy, kaskaderzy są zabezpieczeni w zabezpieczenia, czyli łokcie, kolana, plecy, także żeby uniknąć jakichś mikrourazów, ponieważ każdy taki mikrouraz to jest usztywnienie człowieka.
Także odbywa się bez żadnych trudności, wypadków, jakieś drobne odrapania, co jest w tych warunkach oczywiście naturalne. W Mieście 44 grają aktorzy wyłonieni w drodze castingów. Reżyser nie chciał, aby były to znane twarze. Jana Komasa zapytaliśmy, jak współpracuje się z młodymi aktorami, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia w pracy z kamerą. To, co jest świetne, to mamy ludzi, którzy są zupełnie nieznani, albo prawie nieznani. Niektórzy oczywiście przewijają się gdzieś tam w serialach, w niektórych filmach, ale raczej mamy ludzi, którzy nie są jeszcze gwiazdami. Jeszcze dlatego, że może po tym, ten film gdzieś im, jak będą chcieli, otworzy gdzieś tam karierę, czy drogę kariery. Natomiast mamy tutaj chyba taki zestaw 15 młodych osób, które ciągną ten film, bo ponieważ jest to film, gdzieś tam portret zbiorowy. Dlatego też zależy mi na tym, żeby oni, wchodząc w to, często po raz pierwszy są, byli jakby... Ja zbieram z nich to, co mają, czyli moim zadaniem jest pokazać taką ich energię młodą, zderzoną z tą całą machiną, którą dla nich przygotowaliśmy. Myślę, że gdzieś tutaj, jeżeli te dwie rzeczy się zarejestrują dobrze i w tym samym momencie, to będzie to. Udział w filmie wzięło również wielu statystów z naszego miasta. Jestem ze Świebodzic. O filmie Miasto 44 dowiedziałem się z internetu, ze strony Świebodzic. No i poszedłem na casting i wybrali mnie. W filmie Miasto 44 gram epizod. Jestem żywą tarczą, kobietą tarczą na czołgu. Ja w tym filmie gram tą samą rolę, o której przed chwilą powiedziała koleżanka. Kobietę żywą tarczę, którą Niemcy przywiązują do czołgu i w konsekwencji miałyśmy być rozstrzelane, ale chyba nie będziemy. Fajnie, okej, ale jeszcze naszej sceny nie ma, także trochę siedzimy i czekamy. Ja jestem pierwszy raz w ogóle na planie filmowym i jak wracam tutaj pierwszy raz, to naprawdę ogromne wrażenie to na mnie zrobiło. Ta cała sceneria, niesamowicie to wygląda. Także na razie jestem jeszcze w szoku, bo no, niesamowite to wszystko jest. Reżysera nie spotkałam osobiście jeszcze, chociaż mam zamiar sobie zrobić zdjęcie oczywiście, ale widziałam i rzeczywiście jestem zaskoczona, że jest taki młody, chociaż słyszałam o filmie Sala Samobójców, nie oglądałam, ale słyszałam i podobno jest bardzo dobry. Premiera filmu Miasto 44 odbędzie się 1 sierpnia 2014 roku na Stadionie Narodowym w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Scenarzysta i reżyser filmu Jan Komasa zdradził nam, że jest fanem mocnego gatunku kina. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś móc zrealizować film taki mocno gatunkowy, jeśli chodzi o właśnie fantastykę, może właśnie science fiction, czy horror, thriller, tego typu kino, ponieważ się na nim gdzieś tam wychowałem. Jak dojrzewałem, to przeważnie te filmy były na VHS-ach, spod lady w wideowypożyczalni i je się oglądało, całe moje dzieciństwo upłynęło właściwie na tym, że wałkowaliśmy Terminatory, Predatory, wszystko, Indiana Jones i masę różnych filmów. Uczyliśmy się tego na pamięć i dopiero potem gdzieś tam poznałem kino artystyczne, można tak powiedzieć, poważniejsze. Więc mam w sobie strasznie dużo z tego takiego, myślę, dzieciaka, może nie dzieciaka, ale widza takiego, który chce, żeby był jakiś wybuch, żeby coś się stało takiego, czego jeszcze nie widział w kinie. No i do tego będę dążył.